W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękuję za dobrą noc. Dziękuję, że dajesz mi nowy dzień. Proszę Cię, abym go nie zmarnował, ale mógł zrobić dużo dobra. Bardzo Cię kocham. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Cześć Boże, kochane dzieci! Witam Was serdecznie w trzecim i ostatnim dniu naszej rekolekcji z Rycerzem Światła. Wczoraj mówiliśmy sobie o tym, że rycerz walczy ze złem, z pokusą, z grzechem. Mówiliśmy o tym, że jeżeli rycerz sam popełni grzech, to wie, co ma zrobić, że idzie do spowiedzi po to, aby odzyskać czyste serce. Dzisiaj natomiast rycerz spotka się ze swoim Królem Jezusem podczas Eucharystii. Również dzisiaj każdy z Was, każda z Was, ktokolwiek będzie chciał, będzie mógł stać się rycerzem i rycerką Jezusa. Dlatego zapraszam Was na trzeci odcinek Przygód Rycerza Światła. Kochane dzieci, nie wiem czy pamiętacie, ale na jednym z naszych wcześniejszych spotkań mówiliśmy, że Rycerz Światła karmi się modlitwą i Eucharystią, czyli mszą świętą. Bowiem na mszy świętej możemy być najbliżej naszego Króla, Pana Jezusa, który jest obecny prawdziwie w swoim ciele i w swojej krwi i później tym ciałem możemy się nakarmić. Dlatego dzisiaj chcemy sobie powiedzieć kilka słów na temat mszy świętej i Eucharystii. Pierwsza rzecz, kiedy chodzimy na mszę świętą? Jak mówi nasz kodeks rycerski w trzecim punkcie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił, na mszę świętą chodzimy w niedzielę. Dlatego pamiętajcie, żeby zawsze na mszę świętą iść z radością i z otwartym sercem. Iść na spotkanie Króla, naszego Pana Jezusa, który jest naszym najlepszym przyjacielem.
dzieci, ale pamiętajcie, że na mszę świętą chodzimy nie tylko w niedzielę, ale także w uroczystości, które nie przypadają w niedzielę. Na przykład Boże Narodzenie, na przykład Nowy Rok, czy też wiele, wiele innych świąt. Również pamiętajcie o tym, że msza święta odprawiana jest codziennie. Dlatego jako rycerze światła starajcie się, jeśli będziecie mieć taką możliwość, aby jak najczęściej być na mszy świętej i spotkać się ze swoim Królem Jezusem. Dzieci, kiedy mówimy o mszy świętej, to trzeba nam wspomnieć jeszcze o dwóch ważnych sprawach. Pierwsza z nich to jest strój. Kiedy idziemy do kogoś w gości, albo są jakieś uroczystości rodzinne, albo na przykład mamy Wigilię, albo inne święta, to każdy się pięknie ubiera, bo chcemy bardzo ładnie wyglądać. Tak samo, kiedy przychodzimy do kościoła na mszę świętą, na spotkanie z naszym Królem, trzeba się ładnie ubrać. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby zawsze mieć czyste ręce, żeby zawsze mieć czyste buty, żeby zawsze mieć uczesaną fryzurę, żeby zawsze przyjść ładnie ubrany, ale najważniejsze jest to, żeby mieć czyste serce, bo czyste serce jest dla Jezusa najważniejsze. Oprócz stroju bardzo ważne jest też zachowanie w kościele. Pamiętamy, że przychodzimy do Króla, do naszego Pana, dlatego trzeba Mu okazać wielki szacunek. Ten szacunek okażemy przez to, że w kościele nie będziemy rozmawiać, nie będziemy robić głupich żartów, nie będziemy dokuczać kolegom albo koleżankom, nie będziemy robić nic, co mogłoby zasmucić naszego Pana. Dlatego rycerz światła zawsze zachowuje się dobrze w kościele, bo wie, że jest blisko swojego mistrza. Kochane dzieci, i sprawa, myślę, najważniejsza, a mianowicie w jaki sposób dobrze przeżyć mszę świętą, w jaki sposób ją zrozumieć, żeby ten czas był naprawdę dobry i owocny. W zrozumieniu mszy świętej pomoże nam anioł Saint Angel. Zobaczmy. Teraz, kochane dzieci, uważnie patrzcie, obserwujcie, co za chwilę będzie się działo. Kochane dzieci, ten pocałunek, który kapłan oddaje na początku mszy świętej, to jest taki znak tego, że to wszystko, co za chwilę się wydarzy, jest z miłości, przez miłość i dla miłości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bracia i siostry, na początku mszy świętej przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. A teraz ze szczerego serca przeproś Pana Boga za swoje grzechy. To jest ten moment, kiedy mamy Go prosić o przebaczenie i miłosierdzie. Miej w sercu żal za grzechy, nawet te najmniejsze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Kochane dzieci, Słowa Bożego trzeba nam słuchać. Czasami może jest ono trudne, czasami może jesteście zmęczeni, ale warto się skupić, warto go słuchać, bo czasem nawet jedno słowo może do Ciebie trafić i zmienić Twoje życie. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Moi drodzy przyjaciele, pomyślcie teraz o tym, jaki dar i jaką ofiarę Wy chcecie złożyć podczas każdej mszy świętej. Dar i ofiarę, które będzie Panu Bogu miła. I potem poproś Go
aby On ją przyjął, tak jak przyjmuje dary chleba i wina. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem i zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Nie opuszczaj teraz oczu, ale patrz, wpatruj się, kontempluj i módl do naszego Boga, bo to jest prawdziwy Jezus. On jest Królem wszystkich królów. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Bracia i siostry, módlmy się, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz. Kochane dzieci, teraz będziemy modlić się modlitwą, której nauczył nas sam Pan Jezus. Módl się ufnie, módl się całym sercem, módl się powoli i proś Pana Jezusa, aby wysłuchał te wszystkie modlitwy, które każdy z nas ma tutaj w sercu. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Czasami zdarza się, że przychodzimy na mszę świętą pokłóceni z mamą, z tatą, z rodzeństwem, czy może z kolegą, czy koleżanką. I tak się składa, że siedzimy obok siebie w ławce. Kiedy przekazujemy sobie znak pokoju, przebacz czy przeproś, chciej tą mszę świętą przeżyć w pełnym takim pokoju serca. Dlatego nie bój się powiedzieć wtedy przepraszam, nie bój się wtedy uśmiechnąć do tej osoby, z którą może się pokłócić wcześniej. Kochane dzieci, za chwilę będzie moment przyjęcia Komunii Świętej. Ale zanim ją przyjmiemy, niech każdy zawsze pomyśli, w jakiej intencji tą Komunię Świętą chce ofiarować. Może w intencji moich rodziców, może w intencji moich chorych dziadków, albo w intencji mojego rodzeństwa, kolegów, koleżanek, całego świata. Przed przyjęciem Komunii Świętej zawsze wzbudź intencje, w których chcesz to uczynić. Ciało Chrystusa. Amen. Kochane dzieci, pewnie zadajecie sobie pytanie, jak długo po przyjęciu Komunii Świętej Pan Jezus jest w moim sercu? Otóż odpowiedź jest, tak długo, jak tylko będziesz chciał, czy będziesz chciała, On będzie w Twoim sercu. Dopóki pozwolisz Mu tam być, Jezus tam będzie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przyjęty sakrament przyniesie nam uzdrowienie. Niech oczyści nasze serca ze złych skłonności i utwierdzi nas w przyjaźni z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Kochane dzieci, na koniec mszy świętej zawsze z wdzięcznością przyjmujcie błogosławieństwo, którego udziela wam kapłan, ale też z szacunkiem róbcie znak krzyża. Nie byle jak, ale z szacunkiem do tego, który nas bardzo kocha, czyli do Jezusa. Po skończonej mszy świętej nie wybiegaj jako pierwszy z kościoła. To nie są zawody. Pozostań chwilę, pomódl się z Panem Jezusem. Powiedz Mu jeszcze dziękuję. I to ucieszy Go najbardziej. Kochane dzieci, pamiętajcie, że rycerz światła, rycerka światła zawsze chętnie przychodzą na Eucharystię, zawsze często przyjmują Komunię Świętą i co najważniejsze, zawsze mają czyste serce. Pan Jezus w Ewangelii w czasie kazania na górze mówił takie 8 błogosławieństw. Jedno z nich brzmi: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Pamiętajcie, żeby zawsze mieć czyste serce, bo wtedy będziecie oglądać Boga.
kochane dzieci, przed chwilą anioł Saint Angel starał się trochę nam pomóc zrozumieć mszę świętą i jak ją przeżyć. Ale pamiętajcie, że rycerzem światła jest się nie tylko w kościele, ale jest się też w innych miejscach. Na przykład w domu, względem rodziny i rodzeństwa. Mam być rycerzem światła w domu, mam słuchać swoich rodziców, mam ich kochać, mam im dawać hagi, całusy. Możecie teraz ucałować mamę, tatę, wyściskać ich, dać haga. Zróbcie to teraz. Tak samo z rodzeństwem, żeby się nie bić, nie kłócić, nie wyzywać, ale żeby bardzo się wzajemnie mocno kochać. Ale rycerzem światła jest się też w takim miejscu, jakim jest szkoła. Bycie rycerzem w szkole to znaczy, jestem sumienny, robię swoje homework, pomagam kolegom, nie ściągam na testach i znam trzy słowa: proszę, przepraszam i dziękuję. Rycerzem światła jest się zawsze i wszędzie. Kochane dzieci, powoli zmierzamy do końca naszego ostatniego dnia rekolekcji online, ale zanim ten koniec zastąpi, zanim uroczyście złożymy przysięgę i staniemy się rycerzami i rycerkami światła, to chciałbym Wam opowiedzieć jeszcze jedną historię. Historię dwóch serc. Historię, legendę o duńskim księciu Kanucie Wielkim. Dawno, dawno temu w królestwie Danii żył książę Kanut Wielki. Był on bardzo pobożnym człowiekiem i bardzo kochał Pana Jezusa. Niestety ciężko zachorował. Wiedząc, że umiera, zawołał swego brata króla, aby się z nim pożegnać i przekazać ostatnią prośbę. Bracie i królu, czuję, że mój koniec już jest bliski. Pięknie było być księciem, ale i niełatwo. Ale mam jedną bardzo wielką prośbę do Ciebie. Wiem, że Ty tam przebywałeś w tych dalekich krajach, abyś zabrał moje serce do Ziemi Świętej, do Ziemi Jezusa Chrystusa, do Jego grobu. I niech ono tam spocznie, gdzie sam Zbawiciel, gdzie On umarł, gdzie leżał. Niech się złączy z sercem mojego króla, tego niebieskiego. Weź je i zabierz do ziemi świętej. Mój drogi książę, nie martw się, spełnię Twoje życzenie. Wyślę mojego najlepszego rycerza, żeby zawiózł Twoje serce i położył je przy grobie Pańskim. Król Wojciech zrobił tak, jak obiecał. Wziął serce księcia i włożył do najpiękniejszej szkatułki, jaką miał. Następnie przywołał swojego rycerza Adalberta, który natychmiast udał się w drogę do Ziemi Świętej. Droga jednak okazała się długa, a rycerza ogarnął smutek. Ale stało się coś niezwykłego. Tak sobie myślę, że to będzie bardzo długa podróż. I że długo nie spotkam się z moją rodziną, z moimi krewnymi, z moimi braćmi. Może jednak powinienem do domu wrócić, żeby być z nimi. Trudna decyzja. Zaraz! Co to słychać? Co się dzieje? W pudełku? Niemożliwe. To serce bije ciągle. Obiecałem księciu i królowi, że to serce dowiozę na miejsce do grobu Pana Jezusa. Nie mogę go zawieźć. Rodzina poczeka,
Obiecuję do niej wrócić, ale muszę wypełnić swoją misję jako rycerz światła i zawieźć to serce do Ziemi Świętej, do grobu Pana Jezusa. I ruszył dalej. Po drodze spotkała go inna dziwna sytuacja. Ale zaraz, kto tam walczy? Widzę dwóch rycerzy, może nie powinienem tam jechać, żeby nie zginąć. Boję się, nie wiem co mam zrobić. Czy mam jechać, czy nie mam jechać? Rycerz się przestraszył, ale nagle kolejny raz wydarzyło się coś niezwykłego. Ale co się dzieje? Znowu ten sam dźwięk. Niemożliwe. Serce? Ono znowu bije. Znowu przypomina mi się mój książę i król, który obiecałem, że dowiozę to serce do Ziemi Świętej, do grobu Pana Jezusa. Nie mogę ich zawieźć. Nie zniechęcę się, nawet jeśli ci żołnierze walczą. Może uda mi się ich pogodzić i przekonać, żeby mi pomogli. Swoją misję wypełnię. I tak też zrobił. Podbiegł do walczących rycerzy, pogodził ich i poprosił o pomoc. Po drodze spotkał też życzliwych ludzi, którzy wskazali mu kierunek Ziemi Świętej. Przepraszam, jestem rycerzem króla Kanuta Wielkiego. Którędy do Ziemi Świętej? Wie pan może? Myślę, że na prawo. Na prawo? Tak. Trafię? Tak. Bardzo dziękuję. Szerokiej drogi. Dziękuję. Halo, przepraszam, proszę pana. Którędy do Ziemi Świętej? Zna pan drogę? A umie pan mówić? Tak, umiem. No to którędy mam jechać? Zawsze trzeba na wschód, a później w prawo na północ. Albo, sorry, w lewo na południe. Dziękuję. Ostatecznie rycerz dotarł do celu, do Ziemi Świętej. Jednak kiedy wszedł do grobu, aby tam złożyć serce swego księcia, zobaczył kogoś niezwykłego. Zobaczył z daleka samego Pana Jezusa. Upadł przed nim na kolana, po czym z wielkim szacunkiem i powagą podszedł ze szkatułką, wyjął serce księcia i położył przy samym Jezusie. Od tego czasu te dwa serca, księcia i Jezusa, są na zawsze razem. Kochane dzieci, tak jak w tej historii, w której rycerz zaniósł serce swojego Pana do Ziemi Świętej, wypełnił swoją misję i jego prośbę, tak my w naszych sercach nosimy Pana Jezusa. Nosimy te skarby, które On nam daje, a te skarby to są błogosławieństwo, to jest Jego miłość, to jest Jego łaska, to jest Jego radość, wszystko to, co potrzebujemy. I w sposób szczególny Jezus przychodzi i mieszka w naszych sercach, kiedy przyjmujemy Go w Komunii Świętej. Dlatego starajmy się robić to jak najczęściej. Jezus daje nam także siłę do tego, abyśmy się nigdy nie poddali, abyśmy pokonali swoje słabości, tak jak ten rycerz. Pokonać swój lęk, pokonać swój smutek, pokonać to wszystko, co może stoić na drodze. Jezus jest obecny w Eucharystii i kiedy Go przyjmujesz, stajesz się prawdziwym rycerzem światła, człowiekiem odważnym i radosnym. Kochane dzieci, życzę nam wszystkim i modlę się o to, aby nasze serca były zawsze blisko serca Jezusa. Nie tylko podczas tych rekolekcji, nie tylko kilka dni po nich, ale przez całe nasze życie. Bo wtedy nasze serca będą stawały się jak serce naszego Króla. Moi mali przyjaciele, nadszedł ten szczególny moment naszych rekolekcji. Za chwilę każdy z was, kto chce stać się rycerzem, rycerką Pana Jezusa, będzie mógł to uczynić przez złożenie przysięgi rycerskiej. Dlatego zapraszam was na tą uroczystą ceremonię.
kochane dzieci, nadszedł ten długo wyczekiwany moment, gdzie każdy, kto chce, każdy z was, każda z was może zostać rycerzem lub rycerką Pana Jezusa. Żeby zostać rycerzem, trzeba złożyć słowa przysięgi. Dlatego jeśli jesteście gotowi, to ja będę tą przysięgę czytał, a wy po mnie w swoich domach powtarzajcie. Przygotowani? Zaczynamy. Ja, tutaj powiedz swoje imię, chcę zostać rycerzem światłości. Chcę służyć mojemu Królowi Jezusowi Chrystusowi i zawsze pełnić Jego wolę. Przyrzekam zachowywać kodeks rycerski i odrzucać wszelkie pokusy złego ducha. Chcę także rozmawiać często na modlitwie z moim Królem oraz uczestniczyć każdej niedzieli we mszy świętej. Bez wahania przyjdę z pomocą potrzebującym, a kiedy trzeba będzie, pierwszy wyciągnę rękę do zgody. Niech żyje Pan Jezus, mój Król! Kochane dzieci, w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Króla, przyjmuję was dzisiaj do Jego drużyny. Od dzisiaj możecie się nazywać rycerzami i rycerkami światłości. Drodzy młodzi przyjaciele, niech to przyniesie dobre owoce w waszym życiu, radości, pokoju i miłości dla wszystkich. Drogie dzieci, przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech żyje Jezus nasz Król! Kochane dzieci, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że mnie poznajecie, ojciec Bogdan. Chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za udział w tych rekolekcjach wielkopostnych, które przygotował ojciec Wojtek i tak pięknie przedstawił wiele ważnych spraw, kiedy jesteśmy z Bogiem, kiedy jako rycerze światła, ci, którzy stoją po dobrej stronie samego Pana Boga, chcą umacniać i pomagać innym oraz umacniać swoją wiarę, swoje serduszko, swoją duszę. Niech wam Bóg błogosławi. Pozdrawiam was wszystkich. Ściskam na odległość oczywiście i pozdrawiam rodziców i pomóżcie swoim małym pociechom trwać przy Chrystusie zawsze. Dziękuję i z Bogiem. Kochane dzieci, myślę, że jesteście bardzo bystry i od razu rozpoznaliście swojego proboszcza, więc chciałem wam podziękować za wspólne bycie w czasie tych rekolekcji przygotowujących nas na święta wielkanocne. Chciałem serdecznie podziękować ojcu Wojtkowi za ten przepiękny pomysł tych rekolekcji, ojcu Bogdanowi, który był księciem w czasie tych rekolekcji, że wspólnie mogliśmy wam przedstawić pewne prawdy wiary. Życzymy wam wielu łask Bożych, byście razem w rodzinie jak najlepiej i najowocniej przeżywali te święta zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Szczęść Boże! Kochane dzieci, dobiegły do końca nasze rekolekcje z Rycerzem Światła. Chciałem wam bardzo mocno i serdecznie podziękować za wasz czas, za to, że wspólnie mogliśmy te rekolekcje przeżyć. Dziękuję waszym rodzicom, dziękuję moim braciom, ojcu proboszczowi i ojcu Bogdanowi za to, że tak dzielnie włączyli się w te rekolekcje. Dziękuję też tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli mi przy tym projekcie. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Kochane dzieci, i na koniec jeszcze jedna mała rzecz. Nie wiem, czy wiecie, co w języku migowym, sign language, znaczy ten znak. Ten znak w języku migowym znaczy przyjaciele. Pamiętajcie jedno, że Jezus jest waszym najlepszym przyjacielem. Dlatego wy też bądźcie przyjaciółmi Jezusa. Również my, wasi duszpasterze, misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej, jesteśmy waszymi przyjaciółmi. Myślimy o was często i modlimy się za was i za wasze rodziny.
Dlatego mam do Was dzisiaj małą prośbę. Kochane dzieci, proszę Was, żebyście wspólnie z całą Waszą rodziną pomodlili się dzisiaj w intencji wszystkich misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, pracujących nie tylko w Kanadzie, ale na całym świecie, aby Pan Bóg dał im potrzebne łaski, siły i zdrowie do głoszenia Ewangelii. Za tę modlitwę bardzo Wam mocno dziękujemy. I na koniec się wspólnie pomódlmy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas rekolekcji. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami i że jesteś naszym Królem. Prosimy Cię, pomagaj nam stawać się lepszymi. Pomagaj nam być świętymi. Pomagaj nam zawsze kochać Ciebie z całego serca. Amen. I na koniec przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Kochane dzieci, życzę Wam dobrego przygotowania się do świąt wielkanocnych, a potem pięknego świętowania ze zmartwychwstałym Jezusem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana. Bye.